Magazyn Miejski, Natalia Barańska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Kolejna firma wybuduje fabrykę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Pustkowie-Strachowie. Historyczna sesja w Domu Kultury Kosmos. Czwarty memoriał pływacki imieniem Jana Pawła II. Magdor to kolejna firma, która swoją fabrykę wybuduje na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Pustkowie-Strachowie. W uroczystym poświęceniu placu budowy wzięli udział przedstawiciele zarządu firmy Magdor oraz władze gminy Dębica. Magdor to firma rodzinna, która na przestrzeni minionych 25 lat była obecna w różnych obszarach działalności gospodarczej, ale w końcowym efekcie głównym obszarem działania stała się produkcja taśm opakowaniowych z poliestru. W uroczystym wmurowaniu aktu erekcyjnego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Pustkowie-Strachowie uczestniczył prezes zarządu firmy Magdor Maciej Kowalik. O wybudowaniu tutaj fabryki, której koszt przekroczy 30 milionów złotych, zadecydowała dobra lokalizacja i wszystkie ulgi związane ze specjalną strefą ekonomiczną. Bardzo dobra lokalizacja, bardzo dobry dojazd. No i oczywiście otrzymaliśmy pomoc jako dofinansowania z dwóch programów. No i to też nas skłoniło, bo tutaj jest to duży udział, to jest 70% dofinansowania. Na pewno mamy ulgi związane z prowadzeniem tutaj działalności, ale również mamy obowiązki polegające na zatrudnieniu odpowiedniej ilości ludzi, jak i również potem utrzymania tej ilości ludzi w okresie działalności firmy. Po modlitwie i poświęceniu placu budowy przez proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieślnika w Pustkowie przyszedł czas na przemówienia gospodarzy i zaproszonych gości. Już dwie firmy działają na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Pustkowie-Strachowie. Kolejne się budują. Wójt Stanisław Rokosz podkreśla, że przedsiębiorcy chętnie inwestują na tym terenie, bo jest on uzbrojony w media i położony niedaleko autostrady. Jeśli chodzi o cenę sprzedażną, to była bardzo, powiedziałbym, symboliczna i natomiast uzbrojony teren w infrastrukturę, gdzie około 9 milionów złotych, gdzie ta infrastruktura, te koszty nie wliczały się do ceny sprzedażnej. I wychodzą inne uwarunkowania, potrzeby, gdzie staramy się też wspomóc. Czy to pod względem formalno-prawnym, czy również finansowym, chociażby zwiększenia ciśnienia wody podawanej po prostu do pewnych obiektów pożarowych, bo tam musi być większe ciśnienie. Otwarcie zakładu Magdor zaplanowano na lipiec, a rozpoczęcie produkcji ma odbyć się pod koniec tego roku. Firma zatrudni ponad 20 osób. Wszystkie zakłady budujące się obecnie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zatrudnią łącznie 700 osób. Sytuację społeczno-gospodarczą Galicji na przełomie lat 1918-1919 oraz sytuację państw środkowoeuropejskich w stulecie odzyskania niepodległości omawiali w Dębice wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historyczna sesja odbyła się w Domu Kultury Kosmos i stanowiła jedno z wydarzeń w kalendarzu tegorocznych powiatowych obchodów setnego jubileuszu niepodległej Polski. Sesję zorganizowało Starostwo Powiatowe przy udziale pierwszego liceum ogólnokształcącego w Dębicy. Prelekcje skierowane głównie do młodzieży wygłosili dr habilitowany Tomasz Kargol z Instytutu Historii UJ oraz dr Mirosław Natanek z Instytutu Europeistyki i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zorganizowaliśmy dzisiaj sesję taką historyczną i podsumowanie konkursu pod tytułem Piękna Niepodległa 2018 w ramach oczywiście obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. No, skierowana jest głównie do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, z całego powiatu dębickiego.
Podczas spotkania podsumowano konkurs Piękna i Niepodległa. 24 prace literackie i 40 prac w kategorii wizualnej napłynęło na organizowany przez pierwsze liceum ogólnokształcące konkurs. W kategorii literackiej dzieci i młodzież przedstawiała bohaterów naszej niepodległości. W kategorii wizualnej uczestnicy przedstawiali zdjęcia, rysunki miejsc i postaci związanych z niepodległością. Z koleżanką Sylwią Szubą-Cyran i Anetą Kwolek oglądałyśmy, oceniałyśmy, czytałyśmy te prace. Poziom był bardzo wysoki. No, największą radością naszą jest to, że prace powstały w wyniku poszukiwań własnych uczniów. Do prac literackich uczniowie, chyba niektórzy przekopywali domowe archiwum, szukając w dokumentach, listach, szukając zdjęć swoich przodków, którzy byli związani z walką o niepodległość, albo byli po prostu takimi codziennymi bohaterami niepodległości. Jedną z uczennic, która wzięła udział w konkursie Piękna i Niepodległa w kategorii wizualnej, była Sylwia Sondej. Przygotowałam mapę powiatu dębickiego, podzieliłam wszystkie gminy i w każdej z nich narysowałam charakterystyczną rzecz. Chciałam przedstawić cały powiat, żeby wszystko wyróżnić, a nie pozostawić niczego nieopisanego. Wszystkie nagrodzone prace można było oglądać na wystawie pokonkursowej w Domu Kultury Kosmos. Pływacy z naszej gminy, a także innych regionów Polski licznie wzięli udział w czwartym memoriale imieniem Jana Pawła II zorganizowanym w ramach obchodów 13. rocznicy śmierci papieża Polaka. Uczestnicy imprezy mieli wspólnie do przepłynięcia dystans 26 km i 516 metrów, który podobnie jak w latach ubiegłych pokonali kilkukrotnie. Uroczystym odśpiewaniem barki ulubionej pieśni Karola Wojtyły rozpoczął się kolejny gminny memoriał pływacki imienia Jana Pawła II na terenie kompleksu basenów Nemo w Pustkowie Osiedlu. Podobnie jak w latach ubiegłych, impreza spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony miłośników pływania. Każdy uczestnik, aby uczcić 13. rocznicę śmierci papieża Polaka, przepłynął dowolną ilość długości basenu w tempie, na jaki pozwalały mu umiejętności oraz kondycja. Łącznie do przepłynięcia było 26 km i 516 metrów. Liczba ta symbolizuje długość pontyfikatu największego Polaka, papieża Jana Pawła II. Dzięki tak dużej frekwencji ze strony zarówno mieszkańców naszej gminy, jak też zawodników praktycznie z całej Polski, uczestnicy memoriału pokonali ten dystans aż pięciokrotnie. Jestem bardzo zadowolony, bo widać jest dużo osób, z czego najbardziej się cieszę. Cieszę się z tego, że są całe rodziny, jest dużo dzieci. No, chciałbym tutaj podziękować dwóm szkołom, zespół szkół w Brzeźnicy, zespół szkół w Sobiernej, które przygotowały dla nas wystawę o Janie Pawle II. No i w sztafetach na początku te dzieci rozpoczęły ten memoriał. Te dwie szkoły noszą imię Jana Pawła II. Jak podkreślali organizatorzy, celem tego przedsięwzięcia była przede wszystkim integracja pokoleń wokół osoby Jana Pawła II, który swoim życiem starał się wszystkich uczyć miłości, nadziei i wiary. Memoriał pływacki to nie tylko świetny sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu, ale także okazja do refleksji i zadumy nad naukami papieża, a także edukacja młodych ludzi o życiu i dokonaniach Karola Wojtyły. Trudno pominąć taką osobę jak Jan Paweł II. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że pamiętamy go w rzeczywistości. Oni wspominają jako osobę nieznaną. Ale to była tak wspaniała osoba, że no trudno nie powiedzieć o tej osobie, która tak dla nas, nie tylko dla Polaków, ale dla ludzi zrobiła. Także uważam, że to musi być kontynuowane. Podczas tej wyjątkowej imprezy nie zabrakło także kibiców, którzy mocno dopingowali pływających. Memoriał pływacki imienia Jana Pawła II na stałe wpisał się w kalendarz gminnych imprez sportowych, a organizatorzy już zapowiadają, że kolejny odbędzie się za rok. To wszystkie informacje przygotowane na dzisiaj. Ja się z Państwem żegnam. Miłego popołudnia.